Siemka, tu ja co dzień z Rolek, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Terraria. Przed tym odcinkiem trochę grałem i jak widać mam całą miedzianą zbroję. Kurczę, i znowu zapomniałem czasami już ustawić. Nie wiem, to powinniście być już przyzwyczajeni. Dobra. Czasomierz. 15 minut. I jedziemy. I gram. Zaczynam odcinek. Więc grałem i wam powiem, że tego co tu dodali w Terrarii, nie? Tych wszystkich przedmiotów i w ogóle to ja chyba nigdy nie ogarnę. Kurczę, bo no, naprawdę dużo dodali. To jest Iron Ore. Idę sobie przetopić. O, mogę jeszcze koper. Ile mam koper? 9. Hop. 3, dobra. Schodzimy na dół. Ej, ile mam? Jest, jest, jest. Mogę sobie zrobić żelazny ten kill off. Czekajcie. Jej. A to jest wiadro. To się na łeb zakłada chyba. Dobra, spoko. Jej, jej, dobra. Więc grałem i wam powiem, że spaczoną ziemię mam po obu, tam na lewo i na prawo mam spaczoną ziemię, która mi ogranicza dojście do innych jaskiń, bo tak naprawdę to na razie tą spaczoną, tej spaczonej ziemi nie przejdę, bo zginę. O, no właśnie, zginę i bez sensu tak, tutaj kaktus, kaktus mam, jakiś dayblue, a nie, to nie tutaj. Będę musiał zrobić więcej skrzynek. Dobra. Jakieś pajęczynka. Oj! Cięcie, albo nie cięcie, dobra. Już pieśń czeka. No i nie wiem co mam zrobić. Nie wiem gdzie to mam schować to wszystko. Czekajcie. Daj bloom tutaj. Rzędzie tutaj, kaktus. No fuck. Nie wiem gdzie chować. Tutaj tam gdzie kasę będę chował. Mam nasionka jakieś? Dobra, bez sensu. Za dużo tych itemów. Za dużo tych itemów, o wiele za dużo. I mam pochodnie 87. Już mam trochę więcej. Pochodni nigdy za wiele. Tutaj mam spadające gwiazdka. Dobra. Dobra, tutaj zgniło mięso. Spoko. Dobra, więc idziemy w poszukiwaniu materiałów do... Nie materiałów. W ogóle jaskini, idziemy zbierać zbierać surowce idziemy, albo spróbujemy przejść spaczoną ziemię bez zginięcia, o. Albo nie. O kurczę. Mama mi pokazała przed chwilą rachunek za prąd. O nie. Dobra, więc idziemy do jaskini. I wchodzimy na dół. O, nie, ja tu już byłem chyba, jak widać. Chociaż... Nie, nie idę, idę jeszcze dalej, bo tam chyba było jeszcze na prawo jeszcze było jakieś jaskinie. Dobra. A za prąd jest 208 zł. Kurczę, to no, trochę przesadziłem, ale to pewnie prąd drożej, a nie, że ja więcej gram. Idziemy tam? Ej, no, to jest wkurzające, naprawdę. Muszę sobie ściszyć trochę słuchawki. Będę krzyczał do was, a nie mówił. Dobra. O. Naprawdę, ja... Przecież nie da się grać tak, że... Bez... Gaśnie, niepotrzebnie ta pochodnia, kurczę, pod tą wodą. Niepotrzebnie, naprawdę. To utrudnia grę, bardzo wam powiem. Wiem, że są takie prawa fizyki w ogóle i... Że gaśnie i nie gaśnie, ale... Muszę, kurczę, takie... Podziemne tunele robić, jak widać. I tam zapalać. No. Jakiś sposób jest przynajmniej, nie? Dobra. Hop. Pyk. Ej, skrzynka! Ale bajer. Szybko, ej, nie chcę utonąć. Nie chcę tonąć! O! Ale bajer. Nie wiedziałem, że to jest skrzynka. Dobrze, że coś zeszłem, że próbowałem coś kombinować. Wtedy tutaj nie schodziłem, bo wiecie, woda była i w ogóle. Coś jest przydatne. Gówno jest, że... Noże do rzucania. A ja już się ucieszę, że coś fajnego będzie. O. Super, będę szybciej biegał dzięki tej miksturce. Super, ja się cieszę. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, wyłożymy z tej gównianej jaskini, chyba że... Albo będziemy się kołać w dół, może coś będzie ciekawego.
O, tam coś jest, musi coś być. Trzeba coś zrobić, aby tutaj wody nie było. A, wiem co. Dobra. Oj, przepraszam was za GG, ale nie było głośno, więc... Dobra. Ja sądzę, że coś tam będzie tam. O, nie mogę postawić pochodni. No, więc skupimy się w dół, bo musi coś tam być. Bo to jest skała, a pod skałą zawsze coś jest. No. I słyszę zombiaków już, bo już się zrobiła noc. O, jest coś, wiedziałem. I know it. O, super. Dobrze, że nie spadłem. A tam... Nie skaczę. O, już wiem, co zrobię. Ui! Ui! Dobra, gdzie jest zapalnicz... pochodnia, dobra. I idziemy dalej, eksplorując jaskinię. O, drewniana strzała. A tu zombiak. To jest mała potka. Oj, oj, oj. Trzeba uważać, kurczę, ja na takie spontana lecę. W końcu jakąś porządną jaskinię chyba znalazłem? Nie, przeliczyłem się. Dobra, wykopiłem sobie miedź. Bo to nie jest brąz, to jest miedź. Chociaż teraz już miedzi nie będę potrzebował, nawet już mam wszystko to, co potrzebowałem z miedzi. Ja z miedzi się więcej nic nie robię, oprócz narzędzi i zbroi. Więc spoko. Ale tak sobie pozbieram, będę miał później dużo tego i... O, tam będzie skrzynka? 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 A chest? Czy? No, zaczerpnij pecza, mistrzu. O, tam jest miedź. A tu? Ile tej wody, no bez przesady. Ziomek! Ziomek! Uciekaj! Nie wiem, czemu ta... Ja wszędzie wodę mam, no bez przesady. W tej grze to jest w ogóle nadmiar tej wody i... Ej, glina mi się zrobiła chyba. Jest. Ej, wiecie, zrobię takie coś, żeby mi się tam woda nie wlała. Za dużo wody, żeby się nie wlało. Poczekajcie cięcie. Dobra, jestem. Więc schodzimy w dół, idziemy eksplorować naszą jaskinię. W której jak na razie nic nie znaleźliśmy ciekawego. Bo to jest do dupy. O, jak widać, kolejny poziom. Nie, to nie jest kolejny poziom. Ale ja chcę tam bić. Ja chcę skrzynkę, ja chcę mieć serca, ja chcę mieć dużo serc. O, super, żelazo, jedno żelazo na pocieszenie mi daje. Yeah, jakie hojna jest ta gra. A jeszcze tutaj jest, ale ślepo byłem. Jeszcze tam jest przejście. Oh my god, oh my god, kurczę. Niemożliwe. A chociaż tam też jest chyba coś, nie? No nie wiem, gdzie tu iść, kurczę, wszędzie zabłądzę i... A wszędzie nie mogę iść, bo szkoda czasu, a tam jakiś meduza, od kiedy meduza świeci. Dobra. Odkopujemy wszystko. Dobra. Tu coś jest? Postaw pochodnie. Nic. Ja nie idę do meduzy, bo mnie porazi. Co? I będę miał paraliż. O, jeszcze zombiaki, słyszę was. Słyszę. Czekajcie, kurczę. Muszę wszystko zwiedzić. Tak, ta już płynie do mnie. No chodź. Oj, co tu było? Co to było? Ona strzela, czy co? Coś się uderzyło. Nie wiem, co nawet mnie uderzyło. Może jakaś skrzynka? Tu meduza była, pływała, pilnowała, czy co? O nie. O! Jezus Maria! Jednak dobrze, że tu popłynąłem. Dobra, mam jedną. Teraz rozwalę. Dobra, mam. Kryształowe serce.
Może jeszcze coś? O, tam jest jakaś dziurka, widzę. Ale nic ciekawego. Muszę zrobić szybko ten podziemny bąbel, bo... Chyba coś mi się wydaje, że trochę mi życia zjedzie. Ej, nie, zdążyłem! O! Tylko szkoda mi... Tak, i teraz dużo wody nie zleci tam. Ej, nie, myślałem, że to jest ten! Kolejne pomieszczenia, to był piasek. Dobra. To była ziemia, nie piasek, o. Ale schodzimy tam na dół, bo coś mi się... Poczekajcie, serduszko sobie zjem. Czy tam zjem, no. Jej, mam więcej, teraz serduszek. Będę bardziej wytrzymały, dobra. Kopiemy się i... O! Co to jest, ametyst? Emerland, czyli... Czyli Emerland? Czyli... I co to było, Emerland? Nie pamiętam. Ale wiem, że z tego się robi miecz świetny. Dobra, kolejny bąbel pecha trzeba tutaj zrobić. I pochodnia, pyk. O, nie topesz. Się próbuje dobić. Utop się. Oj. Zbił. O. I już go nie ma. Nie było trzeba próbować mnie zabić, tak? Chociaż nie wiem, czy mnie chciał zabić, czy nie. Może chciał się przywitać tylko. Ale tam jest żelaza. O, jeszcze kolejny. One chcą chyba mnie zabić. One chcą jednak ze mnie wyssać krew, tak mi się wydaje. O, cool. Już ich nie ma. Wyssałem z nich krew. Spuściłem z nich krew, o. Ej, dużo tego żelaza. Jupi. Może będę mógł w końcu zrobić sobie zbroję lepszą. 15, 16, 17, 18. A ile potrzeba? Chyba 4 żelaza są potrzebne na jedną sztabkę, czyli... Zaraz zobaczymy, ile wykopiłem, bo dużo tego jest. Bardzo dużo wam powiem. Jeszcze na takie złożenie trafiłem żelaza. Dobra. Kopu. Tu coś jest? No, coś tam jest. Czyli się wkopujemy. Dobra. Bijemy. Może skrzynka? A i tam jeszcze w ogóle na lewo jest ta droga, kurczę, ale nie wiem, którędy tutaj iść. Jakbym miał czas, jakby nie było 15 minut, to bym chodził wszędzie, ale później długo się konwertuje i... O Boże, idę zacznę, jakby coś tam. Może nawet... O nie. Na razie tam nie spadam. Przeskoczę? Ui, przeskoczyłem. Ui, Spider-Man. Zapalę sobie torcza. O. Nie skaczę tam, nie chcę mi się wchodzić później. A tutaj, o, nie topesz, nie! Spieszaj, nie bij mnie. Dobra, straciłem trochę krwi. Albo tam idę sobie. Dobra. Widzę, że jest kolejny poziom trudności, bo się tło zmieniło. Dobra, nie, też nic ciekawego tu nie ma. Zjem sobie tego grzybka. Trochę mi dało życia. Oj. Ryba, pirania. A tam coś musi być. To musi być skrzynka. Tam jest... Widzę, srebro tam jest. Dobra. Pirania tu nie przepłynie chyba. Muszę to rozwalić. Daj, motherfucker! Dobra. Znowu nic ciekawego, kurczę, nic tu nie ma. Ej, tam coś jest. Co to jest? To świecące coś. Nie wiem, co to jest. No, pierwsze się... O, skrzynka. Ej, złota! Co to jest? Ha, super. Teraz będzie mi się... Trochę życie będzie mi się ładować, tak? Pomału. O, ładuje mi się. O! Wezmę sobie tą skrzynkę. Jest. Mam złotą skrzynkę. W niej będę trzymał oszczędności. Dobra, widzę, że już 15 minęło, bo mi zaczyna dzwonić.
pieprzę to. Idę najpierw zobaczyć, co to jest to świecący ten, taki ten. No, ten taki ten, ta roślinka taka. Glizda? A, goń się nie za, czy glizda, czy worm, dobra. Albo nie, wiecie co? Nie, ja kończę. Więc jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Terraria. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace.